2 września w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu odbyła się dolnośląska inauguracja roku szkolnego 2019-2020. Nie bez powodu na dolnośląską inaugurację roku szkolnego 2019-2020 wybrano Bolesławiec. Tam właśnie 2 września oficjalnie otwarto nową siedzibę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, gdzie świeżo pasowani pierwszoklasiści oraz starsi uczniowie rozpoczęli naukę w salach spełniających najwyższe standardy. Rok szkolny 2019-2020 uważam za otwarty. To jest symbol. Otwieramy zespół szkół specjalnych w Bolesławcu w całkiem nowym budynku. Te starania trwały naprawdę kilkanaście lat, bo już od 1999 roku, kiedy powstały starostwa, to było naszą wielką troską, jak poprawić warunki uczenia się dzieci, ale również warunki pracy nauczycieli. Dzisiaj szkoła została udostępniona uczniom i nauczycielom i rodzicom. Mam wrażenie, że chyba uzyskała ta nowa siedziba już akceptację. Wydaje mi się, że wszyscy są pod wrażeniem i że im się po prostu to miejsce podoba. A ja się cieszę, że ta inwestycja już się zakończyła, bo przez ostatnie 2 lata przez fazę i koncepcji, i projektu, i samego wykonawstwa wielokrotnie modyfikowaliśmy te założenia projektowe, a efekt tych wszystkich prac widzimy dzisiaj. Różne koncepcje się ścierały, różne miejsca, to moim zdaniem jest idealne. Ale to też pokazuje na taką bardzo dobrą współpracę pomiędzy samorządem miejskim, gdzie pan prezydent Piotr Roman przekazał to starostwu, natomiast sfinalizował tę inwestycję starosta Tomasz Gabrysiak. Inwestycję, której koszt oscyluje w granicach 7 milionów złotych, udało się zrealizować m.in. dzięki środkom finansowym pochodzącym z programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Najważniejsze jest to, że udało się w ramach współpracy uruchomić nowy obiekt, bo praktycznie ten obiekt po remoncie stał się całkiem nowy. My mieliśmy w związku z mniejszą liczbą dzieci, mieliśmy problem, co zrobić z tym budynkiem. Oczywiście mogliśmy go sprzedać, mogliśmy go wydzierżawić, wiem, że była też ochota tutaj sąsiadów do tego, ale uznałem wtedy, że najpotrzebniejszą rzeczą w Bolesławcu jest rozwiązanie problemów szkoły specjalnej, bo dzieci uczyły się jeszcze do ubiegłego roku w budynku, który absolutnie nie powinien być szkołą specjalną. Dlatego zaproponowałem wówczas panu staroście, że ja im ten budynek po prostu przekażę. No i wtedy znowu oni oczywiście przyjęli i wtedy zaczęło się poszukiwanie pieniędzy. I znowu współpraca, tak? Powiat bolesławiecki ma podpisaną już wiele lat temu umowę partnerską z powiatem Bałcem. Został napisany wspólnie projekt polsko-saksoński w ramach funduszu Interreg.
z którego to programu ten remont, ale nie tylko, bo też działania, które będą temu towarzyszyły, dzisiaj jest też konferencja polsko-niemiecka, będzie finansowany. Łącznie powiat dostał ponad 4 miliony złotych, z czego mniej więcej połowa poszła na twarde działania inwestycyjne, a połowa na te działania miękkie, takie do nauczycieli i do dzieci. Także to jest radość wielokrotna. I w ramach tego programu ta szkoła dalej będzie doposażona, przynajmniej do lipca przyszłego roku. W planie mamy zakup wyposażenia dodatkowego, które udało nam się pozyskać dzięki właśnie temu projektowi. Nowa szkoła, nowe wyzwania. Pani dyrektor, jakie są Wasze cele? Cele? Żeby wszystkim dzieciom było jak najlepiej. Żeby nauczycielom było też i wygodniej, i pracownikom, a najważniejsze to są dzieci. Mają teraz salę rehabilitacyjną, salę doświadczeń świata i olbrzymie korytarze. Mają toalety. Jesteśmy ze wszystkiego zadowoleni. Przede wszystkim jest to nowa sala. Jest to nowa sala integracji sensorycznej. Łączę ją również też z rehabilitacją ruchową, z uwagi na to, że jestem też fizjoterapeutą pediatrycznym. Bardzo ważna sala. Nasze dzieci zdecydowanie bardzo dużo skorzystają na terapii integracji sensorycznej, na nowych sprzętach. Będą mieli możliwość też i ćwiczenia, także super, jesteśmy bardzo zadowoleni. Windy są, także korytarze większe, szersze, bezpieczniejsze, co za tym idzie. Także myślę, że będzie fajnie. Do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych uczęszczać będzie ponad 110 uczniów. A na Dolnym Śląsku edukację rozpoczęło w sumie prawie 440 tysięcy osób. Z czego 24 tysiące to osoby dorosłe. Rozumiem, że one też bardzo się cieszą. A więc sporo, 48 tysięcy nauczycieli. To w pigułce statystyka Dolnego Śląska. Bardzo się cieszymy, że nowy rok szkolny się rozpoczął. Rok, w którym pokładamy wielkie nadzieje, jak zawsze pracowity, jak zwykle ciekawy. Będzie to rok solidnej, nie wątpię, owocnej pracy, jak przystało na Dolnym Śląsku. Z początkiem obecnego roku szkolnego wracają do systemu szkoły, które się sprawdziły. Liceum czteroletnie, które jest lepszym rozwiązaniem niż do tej pory obowiązujące trzyletnie. Już wcześniej znalazły się w systemie szkoły ośmioklasowe i po nich uczniowie właśnie trafią do czteroletnich liceów, także do pięcioletnich techników, no i do szkół branżowych. We wszystkich tych szkołach będzie realizowana w pierwszych klasach nowa podstawa programowa, a więc to nakłada pewne obowiązki na kadrę pedagogiczną. To z nowości. Kończy się epopea gimnazjalna. Chciałbym o tym też powiedzieć słowo, bo to ważne, która trwała 17 lat, a więc bardzo długo. I wszystkim, którzy budowali kapitał społeczny, którzy kiedykolwiek współtworzyli wspólnoty gimnazjalne, pracowali w gimnazjach, chciałbym w tym miejscu gorąco podziękować i nisko się ukłonić. Cóż jeszcze? Na mocy porozumienia rządu z Solidarnością, jeszcze z czasów protestów z kwietnia, będzie ocena pracy nauczyciela i dyrektora wedle zasad przed 1 września 2018 roku. Został skrócony awans, została przyznana skromna, ale idąca w dobrą stronę podwyżka, teraz od 1 września 9,6% i dodatek gwarantowany co najmniej 300 zł za wychowawstwo. Tego wcześniej nie było i na Dolnym Śląsku dość powszechnie ten dodatek jednak był niższy. Zmieścił się podwójny rocznik, z czego się bardzo cieszymy w szkołach na Dolnym Śląsku. Lwia część wszystkich organów prowadzących to samorządy, one stanęły na wysokości zadania. Rekrutacja odbywała się przy zwiększonej liczbie uczniów wedle tych samych reguł, ale że uczniów było dwa razy tyle, to była intensywniejsza. A więc wiele osób się natrudziło i w tym miejscu też trzeba im powiedzieć, to nasze skromne polskie bardzo, bardzo dziękuję. Uczniów więc będzie więcej, ale chwalić Boga, tak jak przewidywaliśmy, wszyscy się zmieścili, oczywiście adekwatnie do liczby punktów, którą uzyskali. Maksymalna wartość punktów to 200. 100 za egzamin ósmoklasisty, gimnazjalisty, 100 za oceny, za świadectwo, jeśli był biało-czerwony pasek, za rozmaite konkursy, różne aktywności, wolontariaty, etc. Ci, którzy mieli punktów bliżej 200,
Ano to mogli sobie w szkołach wybierać niczym w ulęgałkach. Ci, którzy mieli z różnych powodów znacząco mniej, no to ich wybór był ograniczony. Ale dla nas ważne jest to, że ten podwójny rocznik zmieścił się w szkołach dolnośląskich. Myślę, że to jest dobra wiadomość. Konkludując, wkraczamy w ten nowy rok szkolny, no z nadzieją. Myślę, jestem przekonany, że będzie to rok owocny. A owoce ciężkiej pracy mogliśmy zobaczyć już podczas dolnośląskiej inauguracji roku szkolnego w Bolesławcu, gdzie uczniowie i absolwenci zespołu szkół i placówek specjalnych w przygotowanie części artystycznej włożyli całe swoje serce. A miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.